Drodzy Państwo, przed nami mecz 21. kolejki rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet, w którym drużyna lidera rekordu Bielsko-Biała podejmuje 9. w tabeli ekipę AZS-u AWF Warszawa. We wtorek o 18.00 zaś mecz Rolnika Głogówek z Wierzbowianką Wierzbą. I oto mamy otwarcie rezultatu już na wstępie drugiej minuty spotkania. Piorunująca siła uderzenia, a przede wszystkim precyzja strzału, ładny uraz. Dostrzegam na trybunach postaci m.in. Pawła Budniaka, Stefana Rakicia, Michała Seidlera czy Mateusza Ferreira. Tymczasem w uderzeniu Galus. Piłka jeszcze pod nogą, czyż broni Adrianna Krajewska. Zawodniczki AWF-u mają naprawdę kilka solidnych rozwiązań ofensywnych. Będą musiały poszukać czegoś więcej rekordzistki, żeby kolejny raz zdobyć bramkę. Julia Szostak. Dogranie w centrum. Ale Szpudło. Mocne dogranie do Szostak. Zejście do środka. Jest okazja do oddania strzału. Metr, może półtora od światła bramki. W meczu z Rybnikiem tam mogło się zdawać, że próbują. Ale że to zaskakujące widowiskowe uderzenie Natalii Frączek. Wspomniała Wiktoria Berdys, nasza ekspertka. Świetne uderzenie z ręką, piłka odbita od słupka. Myślę, że gdy tylko zobaczymy ją na parkiecie, to pokaże. Sydorenko. Poprawka, czyż? Nad poprzeczką bramki rywalek. Bez większego zagrożenia pod bramką Natalii Majewskiej. No, jeśli nie liczyć tego świetnego uderzenia Frączek. I właśnie drużyna Nowego Świtu Kuzno legitymuje się 111 bramkową zdobyczą. To, jeśli chodzi o gole stracone, na koncie wiceliderek 36. Świetne dogranie, Sydorenko. Jakim cudem piłka nie wpadła do bramki? Tak jak wcześniej Anna Sydorenko miała fantastyczną okazję, tak teraz obsłużyła podaniem Oksany Szewczuk. Rusza w pojedynkę Anna Sydorenko, uderzenie z lewej nogi. Minimalnie obok słupka bramki. Wii światło. Pole bramkowe, Kain blokowana i jeszcze poprawka Sydorenko. Kieruje piłkę Szewczuk. 3-2 przez moment rekordzistki. Szewczuk, znakomicie Krajewska w bramce AZS-u AWF. Ale jakości nadal nie brakuje w bielskim zespole, to też trzeba podkreślić. Ależ zaskakujące uderzenie, no. Karolina Czyż. Do boku. Jest, doczekaliśmy drugiego trafienia. Fantastyczna asysta Julii Szostak. Tym razem już bez pomyłki. Lokuje piłkę w bramce Anna Sydorenko. 19. minuta meczu. Świetnie obsłużona przez Julkę Szostak i wiesz, trzeba ją pochwalić. I szansa na podwyższenie prowadzenia. Sydorenko broni Krajewska. Nadal Bielszczanki. Szostak blokowana przez Waszczuk. 20 minut efektywnego czasu, by pierwsze części spotkania za nami. Puchar Polski rządzi się swoimi prawami. Och, jak ja dawno nie słyszałem tego zdania. I wszystko może się wydarzyć. Pietrzyk. Jeszcze poprawka Galus na 3-0 w 22 minucie. Bielszczanki na, jak się wydaje, już bezpiecznym prowadzeniu 3-0. W środę początek rywalizacji w fazie play-off i tam Bielszczanie. Tymczasem Majewska, ależ huknęła w poprzeczkę. Poprawka Pietrzyk. Kain. Szostak. Wybok Sydorenko. Trochę miejsca do dania, strzał! Tak, nie miała do końca chyba pewności Natalia Majewska, czy kapitan AWF-u nie przetnie tej piłki. Świetne, zaskakujące uderzenie. Majewska, zagranie ręką do fal. Fal zaskakuje Krajewską strzałem z dystansu i jak mniemam, to już jest pieczęć na pieczęci. Majewska do boku z Huras. Anna Huras! Huras, stały obrazek, zejście z tej zawódzki z piłką do środka. Tym razem nie było miejsca dodania strzału, ma za to wystarczająco przestrzeni Wiktoria Pietrzyk. Agata Kucharska, jeszcze okazja Katarzyny Moskały na raty. Rzut wolny AZS-u AWF Warszawa. I doskonale przyznać trzeba rozegrany ten stały fragment gry. Fantastyczne uderzenie w wykonaniu Izabeli Konobrockiej w 29 minucie meczu. Tymczasem ruszają stołeczne zawodniczki. I okazja. Czy tam był faul? Zdaje się, że tak. Golińska vis-a-vis Brzowska. W środek bramki, pewnie mocno i celnie. No, nie patyczkowała się Golińska. Przed nami kolejny stały fragment w wykonaniu stołecznych zawodniczek.
I raz jeszcze zmuszona do interwencji Alicja Bzowska. Puras. Puras! I piłka w siatce! 35. minuta spotkania Bielszczanki znów na, wydaje się, bezpiecznym prowadzeniu. Trzybramkowa ich przewaga. 5-2 po strzale efektownym, widowiskowym. Anny Huras. Oksana Szewczuk. Za mną Sydorenko. Sydorenko. Pięton to Kaim. Fantastyczne uderzenie. Piłka od słupka. Gramy dalej. Ależ widowiskowa akcja. Kucharska czy Bzowska? Bzowska. To już za moment stanie się faktem, choć jeszcze szansa dla warszawianek. Jeszcze proszę, ostatnie słowo należy jednak do zawodniczek AZS-u AWF. Fajny akcent, że zdobyły bramkę na sekundę, niecałą sekundę przed końcem meczu, ale też widać było to rozluźnienie w szeregach rekordzistek. Końcowa syrena, 5-3, rekord Bielsko-Biała sięga po zwycięstwo, po 3 punkty w tegorocznych zmaganiach. Ja już serdecznie dziękuję za współprowadzenie tego meczu, komentarza w tym meczu Wiktorii Berdys, kierowniczce mistrzowskiego zespołu. Ligowy sezon w Bielsku-Białej dobiegł końca.